na kolejne spotkanie z gościem, tym razem w studiu po prawie dwuletniej przerwie witamy Pawła Pasiaka, trenera sekcji bokserskiej Suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, byłego trenera kadry narodowej kobiet w boksie, no i wieloletniego pedagoga wychowania fizycznego. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się przynajmniej o jakimś małym wycinku pracy pana Pawła powiedzieć, a jest się czym chwalić. Dzień dobry. Witam pana, witam Państwa. Siedem tytułów mistrza województwa, czwórka wicemistrzów, drugie miejsce drużynowo z mistrzostw Polski, mistrzostwo województwa Podlaskiego, to już coś znaczy. Na pewno, mogłem, na pewno mamy pewien niedosyt, ale myślę, że pandemia tutaj zrobiła swoje i należy się cieszyć z tego, z tego wyniku, ponieważ pokazuje to, że dzieci z powrotem zaczęły garnąć się do sportu. Ale nieliczne, czy, czy, czy wszyscy zaczęli się do tego sportu garnąć? Ja myślę, że są to takie nieliczne grupy w, w różnym wieku. Jeszcze, żeby mówić, żeby te dzieci, nie możemy jeszcze mówić, że żeby, żeby wszystkie dzieci garną się do sportu. Jeszcze są takie grupki, do... które są bardziej prosportowe. Do tego tematu jeszcze na pewno wrócimy. Wśród tych mistrzów, wicemistrzów, Znajdzie się ktoś taki, jak Maciek Suchwałko, który po dwuletniej przerwie wywalczył brąz na Mistrzostwach Polski do 23 lat. Są takie prognozy, że ktoś ma talent nad talenty? Myślę, że tak. Ta grupa, która startowała w tych zawodach, jest to grupa boksująca w różnych kategoriach wiekowych, od adepta, kadeta do juniora. I myślę, że tutaj mam taką cichą nadzieję, że widzę trójkę, trójkę zawodników, w tym dwie dziewczyny. które Myślę, że Pójdą, pójdą ślady starszych kolegów i to są przyszli medaliści Miszu z Polski. Mogę to zagwarantować dzisiaj. Nie będę medali kolorów rozdawał, ale na pewno na pewno są. jest to czołówka krajowa. Ma pan szczęście do pani w sekcji bokserskiej? Myślę, że może nie szczęście. Myślę, że czasy tak się zmieniły, że dziś kobiety są bardziej wytrwałe i bardziej zawzięte od chłopców i bardziej garną się do tych męskich sportów. Na pewno łatwiej z takimi dziećmi się pracuje. Kilkukrotnie słyszałem na zajęciach u, u pana właśnie obawy rodziców, że to bardzo kontaktowy, niebezpieczny sport, że można sobie zrobić krzywdę, że później no, droga po ukończeniu tych kilku lat ćwiczeń to jest w jednym kierunku, gdzieś za kraty, gdzieś w bramę i tak dalej. No takich mnóstwo przesądów, mnóstwo jakichś pokutujących opinii z nie wiadomo kiedy, tak na dobrą sprawę, jak to wygląda i jak te dzieci sobie radzą. Znaczy, rodziców, rodziców obawy jak najbardziej rozumiem, ponieważ nie wszyscy rodzice są świadomi, ja nie rozróżniają boksu zawodowego od boksu olimpijskiego. Jest to sport bardzo bezpieczny, w atestowanym sprzęcie. Tu trenują dzieci z różnych płaszczyzn społecznych. My staramy się w klubie robić atmosferę taką rodzinną. Tutaj nieważne, czy dziecko jest z pełnej, z pełnej rodziny, czy dziecko z rodziny dysfunkcyjnej lub rodziny rozbitej. My staramy się wszystkie te dzieci ze sobą... Tak, tak, żeby, tak zestawić, żeby jedno, jedno drugiego wspierało, żeby nie było rywalizacji, nie było w klubie niezdrowej atmosfery. Mało tego, możemy się pochwalić tym, że trudne dzieci i dzieci niezdyscyplinowane i ze słabymi wynikami w nauce, jeżeli połączą to ze sportem, myślę, że sport daje im tą możliwość. Że w późniejszym czasie te dzieci lepiej sobie radzą i w szkole, i w życiu takim prywatnym. To może kilka takich przykładów, bo adepci państw studiują, studiowali, wyjeżdżają do Polski, ogarniają swoje interesy, zakładają firmy. Nie ma gdzieś jakichś takich niebezpiecznych akcji, o których Nie, absolutnie. Umówię. Nasi wychowankowie są dzisiaj na wysokich stanowiskach w wojsku, w policji, szkoły, kończą akademie techniczne, wojskowe. Mamy kilku absolwentów na wysokich stanowiskach, już urzędniczych. Możemy się pochwalić tym, nawet że zawodnicy, którzy mieli problemy ze szkołą, nawet z, z egzaminami maturalnymi, dzisiaj piastują bardzo wysokie stanowiska. Mało tego nasza wychowanka. Martyna Letkiewicz jest dzisiaj pierwszą trenerką w klubie Karbogliwice, jednym z najlepszych klubów na Śląsku. Jest dzisiaj główną trenerką, ma pod sobą 60 wychowanków, i myślę, że tutaj ten czas który zainwestowaliśmy w tą zawodniczkę i, i te pieniądze pozwoliły jej z, z, po pierwsze spełnić swoje marzenia, po pierwsze robić to nadal co kocha i i mamy wiele takich przykładów, że dzieciaki ze sportu gdzieś spełniły swoje marzenia w innych płaszczyznach, a sport tylko otworzył im drogę. No właśnie, to jak ten sport miał się do pandemii? Prawie dwa lata różnych perturbacji. Kluby raz zamknięte, raz otwarte. Część dzieci zrezygnowała, tak jak na przykład Maciej, też miał przerwę, ale wrócił, część nie wróciła. Jaka jest forma dzieci po pandemii? No pandemia na pewno nie tylko w boksie zdegradowała mocno wyniki sportowe, ale we wszystkich, we wszystkich dyscyplinach sportowych. Ministerstwo Sportu wyrażało zgodę na uczestnictwo w zajęciach tylko zawodników licencjonowanych i biorących udział w rywalizacji. Ograniczyliśmy wtedy tą grupę tylko do zawodników, którzy startują w zawodach. Zajęcia były mocno ograniczone, nie było rywalizacji sportowej zawodów. Odbywały się tylko imprezy centralne, czyli w bardzo ograniczonej ilości, i, w, i bez udziału publiczności, to też bardzo mocno wpływa na rozwój psychofizyczny zawodnika. Myślę, że poradziliśmy sobie jakoś, ponieważ w, w każdym z tych, w, w każdym roku pandemii, gdzieś tam zdobywaliśmy medal na tych mistrzostwach Polski. Oczywiście na pewno cofnęliśmy się w rozwoju delikatnie, ale myślę, że teraz to nadrabiamy bardzo szybko, i grupa jest grupa jest rokująca. A te dzieci, które przychodzą, żeby zacząć przygodę z boksem, na jakim poziomie fizycznym, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne są? Znaczy, moje doświadczenie w sporcie wyczynowym i sporcie amatorskim typowym, takim dla dzieci, które nie, nie uprawiają żadnego sportu wyczynowego, tylko bawią się w ten sport. Oceniam, że dzieciaki przychodzące w wieku 13-14 lat są cofnięte w rozwoju psychofizycznym około 4 lat. My czasami ja to powtarzam często, że bawimy się w lekcji wychowania fizycznego, nie w sport. I tutaj nie, nie kładę nacisku na wyniki sportowe, ponieważ zdaję sobie sprawę z kim pracuję, z jakim materiałem. Myślę, że bardziej nastawiamy się na wychowanie poprzez sport, na pokazanie drogi, otwarcie drzwi, i każde dziecko samo wybierze, czy będzie z tym zawodnikiem, czy my nikogo nie zmuszamy, żeby wchodził do ringu i był bokserem, czy, czy rywalizował gdzieś na zawodach. Na których nie, nie jest, na których nie jest jeszcze gotowy na które nie jest gotowy i, i przygotowany także tutaj dzieci mają wolną rękę grupa, która, która jest zawodnikami trenuje z dziećmi, które dopiero przyszły także nie rozdzielamy grup mamy dwie grupy, ale nie rozdzielamy tak, że to dziecko, które przychodzi jest odizolowane i trenuje od zera tylko czasami ma możliwość trenowania z tymi najlepszymi ma wzór już i widzi, gdzie za kilka lat może być a gdzie jest teraz? A jak wygonić dzieci w cudzysłowie, to brzydkie słowo na podwórko, tak jak kiedyś nas ciężko było zawołać do domu z podwórka, tak teraz ciężko jest te dzieci zobaczyć na placach zabaw, na miejscach, gdzie można poćwiczyć raczej e-sport. Teraz jest uprawiany. Problematyka jest bardzo złożona. Myślę, że tutaj należałoby zacząć na samym początku od tego, żeby doradzałbym rodzicom, żeby dziecka nie zmuszać do żadnej dyscypliny sportowej, nie spełniać swoich marzeń, nie spełniać swoich jakiś kompleksów nie próbować dziecka robić zawodowca sportowego i nie, nie myśleć w ogóle, że inwestycja w sport to jest jakaś inwestycja w przyszłość dziecka. W przyszłość tylko w zdrowotną. Nie patrzyłbym pod kątem tego, że kiedyś on będzie jakimś wybitnym zawodnikiem, będzie zarabiał z tego pieniądze. To jest najkrótsza droga i najbardziej złudna. 90% zawodników, którzy, których rodzice widzą w nich, widzą w nich takiego zawodnika, nigdy tym zawodnikiem nie będzie. Druga rzecz, mu od prezentów. Wiadomo, w dzisiejszych czasach w cyberuzależnieniu tych dzieciaków Największą przeważającą liczbą w, w prezentach choinkowych, komunijnych, są tablety, są różnego rodzaju sprzęt elektroniczny. Ja zawsze zastanawiam się, dlaczego nie sprzęt sportowy, nie, nie jakieś rowery, nie jakieś karnety. Myślę, że tutaj świadomość rodziców też jest bardzo ważna, choć powiem szczerze, że na pozytywnie zaczynam już zaskakiwać mentalność niektórych rodziców i, i, i spojrzenie na, na sport i na zdrowie swoich dzieci w przyszłości. Co dalej? Po prezentach? Rozmowa z dzieckiem? Na pewno rozmowa, na Wspólny pewno. Wspólny sport? Na pewno to bardzo dużo daje, jeżeli trenuje ojciec z synem, czy mama z córką i odwrotnie, ponieważ dziecko... Dzisiaj dzieci uczą się wzrokowo, czyli mając wzór, mają, mają kogoś do naśladowania, czyli najbliższą osobę z domu i... Największą też tutaj takim ryzykiem jest, kiedy mama z tatą rywalizują. Tak? Czy tata lubi ten sport, mama lubi inny sport. Tutaj nie może być rywalizacja, tutaj musi być kompromis. Dziecko można podzielić raz mamą, raz tatą. Tutaj jest wiele różnych kombinacji. Najgorsze jest wtedy, kiedy rodzice są antysportowi. Co zrobić, żeby zacząć przygodę z boksem w Suwałkach? Niewiele czasu nam zostało, więc y, krótko. Zapraszamy, drzwi mamy otwarte jak, naj jak najbardziej dla wszystkich dzieci, nieważne, nieważne w jakiej dyspozycji sportowej od 8 lat zapraszamy, wszystkie zajęcia są bezpłatne, ulica Kościuszki 126, w szkole trenujemy na hali poniedziałki, środy, czwartki na godzinę 18. Wszystkie dzieci jak najbardziej są mile widziane. Dziękuję serdecznie. Paweł Pasiak, trener sekcji bokserskiej Suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Były trener kadry Narodowej Kobiet w boksie. Wieloletni pedagog wychowania fizycznego był Państwa i naszym gościem, to czego suwalskim pięściarzom życzymy? Zdrowia. Dziękuję za rozmowę.